Witam ponownie po dosyć długiej przerwie. Witam Was, RC Doktor Kiero WNG, w naszym programie Wizyta w Garażu na łamach naszej stacji F-Song TV. Dziś chciałem Wam pokazać, jak naprawić w szybki i naprawdę tani sposób gniazdo Hexa w kole, które no czasem się zdarzy, że poluzuje się nakrętka, nie zauważamy tego i w pewnym momencie obrabia się hex, obrabia się gniazdo i jest okrągłe, no i co, koło do wyrzucenia. Otóż nie, taki przypadek ostatnio mi się przytrafił w moim Lozi i pozwolę sobie tutaj Wam pokazać, jak można to fajnie naprawić, mając podstawowe jakieś rzeczy, podstawowe narzędzia, podstawowe jakieś materiały, które zapewne większość z Was w swoich RC garażach posiada. Jak już wcześniej wspomniałem, obrobione gniazdo Hexa na okrągło trzeba, ja już to wcześniej zrobiłem, naprawiłem, trochę mi to wymagało troszeczkę to czasu, więc wszystko już tutaj, że tak powiem, wiąże, schnie. Właśnie w tym potworze to się stało. No niestety poruzowała nakrętka i tak wyszło. A więc do rzeczy. Kiedy obrobione gniazdo jest, należy sobie wyciąć z kawałki stalowej blaszki, ponieważ tak jak tu widzimy, hex jest sześciokątny. No i nie trzeba. Oczywiście, jeżeli ktoś ma tego rozmiaru nakrętkę z takim otworem, żeby podpasowało, oczywiście musi być większa, aniżeli ten hex 17, który tutaj jest. Czyli większa, żeby ją wtopić ją w koło, ale to też wymaga rozgrzania tego plastiku, eleganckiego wtopienia i tak dalej. Natomiast jeżeli nie posiadacie czegoś takiego, ja tutaj wyciąłem z stalowych blaszek trzy takie kawałki, a więc tak jak widzicie na długość, żeby przechodziło przez całe to gniazdo w ten sposób, po czym oczywiście można to robić dwojako, albo nacinając tutaj właśnie linię. Najpierw oczywiście trzeba przyłożyć sobie heksa, żeby to idealnie tutaj pasowało, żeby szło przy linii, żeby on nie miał luzu żadnego, po czym po prostu naciąć bądź na gorąco wcisnąć je. I tak jak widzicie, w trzech miejscach to wystarczy zrobić, czyli nie musi być tego 6. Po czym dobrze to wcisnąć, ustawiając heksa, tak jak widzicie tutaj. I co? Zalałem to klejem. Trzeba użyć dobrego kleju, który sklej metal, plastik, najlepiej jakiś dwuskładnikowy albo jakiś taki szybko wiążący. Ja tutaj użyłem firmy Unibond Extreme. Naprawdę sprawdzony klej już we wcześniejszych różnego rodzaju akcjach. Trzyma wyśmienicie, wiąże bardzo szybko. Oczywiście będzie teraz to trzymało ciaśniej. Trzeba cały czas pamiętać o tym, żeby skontrolować. Oczywiście te blaszki muszą być wciśnięte bardzo, bardzo, bardzo mocno. Bardzo, bardzo mocno. Jedna przy drugiej. I teraz widzicie, jeśli wcisnę tego heksa, fajnie. O, trzyma elegancko. Może tak tutaj, nie wiem jak to tam będzie widać. Staram się jak najlepiej to pokazać. Jest super. Wiadomo, jak heks jest założony na kole, tak jak jest tu na zwrotnicy. Wiadomo, wkładamy tak, nic palcem nie będziemy wpychać. Ale wystarczy, że przejdzie nam tylko leciutko na wylot. Nakręcamy po prostu nakrętkę. A nakrętka będzie w momencie zakręcania sama wciąga, czyli tak jakby koło samo się będzie wsuwało na heksa. Trzyma twardo. Nadal o. Proszę bardzo. Jest wkręcone. Czyli z tej strony nigdzie nic nie wystaje. Tutaj jest w prawidłowym zamocowaniu.
takie rozwiązanie. Zobaczymy. Będziemy teraz testować. Aczkolwiek, no tak jak mówię, nie powinno to puścić. Trzyma się to mocno. Jest tutaj na prostych. Jeśli chodzi o ściąganie, no wiadomo, ja sobie to palcem wypchnę, więc wychodzi to luźno na kole. Jeśli siedzi, będzie się działo to na zwrotnicy, to normalnie wystarczy koło pociągnąć. Chodzi o to, że po prostu będzie to się działo ciaśniej, aniżeli w oryginalnie w gnieździe, prawda? Bo tu, o, jak widać, jest na tyle luźno, że proszę, że to wychodzi. O. Chodzi samo, wiadomo, fabrycznie zawsze jest ten. Tu jest na tyle to ciasno, że to musi trzymać. Najważniejsze, żeby było dobrze spasowane, dobrze zrobione, klejem dobrze zalane. Oczywiście nie tutaj po wewnątrz, żeby tu później nam został nam sześcian, sześciokąt. Tu, wiadomo, na zewnątrz dobrze to wklejone, w tych szczelinach wszystko jest ok. Także jak widzicie, rozwiązanie jest w miarę proste, w miarę tanie. Myślę, że dobry klej każdy posiada. Kawałki stalowej blaszki trzeba sobie znaleźć. Oczywiście no, musi być to twarda blaszka, tak? Nie jakieś aluminium, które się podda i wygnie. Ponieważ tu w moim przypadku nie było już tego sześciokąta, aczkolwiek nie było bardzo, że tak powiem, już typowo. Jak się wkładało jednak tego heksa, to jednak jeszcze tam jakiś opór to lekko stawiało. Właśnie ważne jest też to, żeby w odpowiednim momencie wyłapać taką awarię. Bo jeżeli sobie zlekceważymy, jak już jest trochę zjechane, no to wiadomo, to już później nie da się nic z tym zrobić. A jak nie da się z tym zrobić, no to wiadomo, nowy komplet kół, tak? Bo jednego koła nie dokupimy. Czasem można kupować dwa, ale na przykład w tym przypadku do Lozi nie jest prosto znaleźć ten wymiar, który chciałem, a nie chciałem zmieniać całości, więc postanowiłem zrobić tak. Jak to się przetestuje, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie ok, trzymało. Ja będę to testował, na pewno upgrade materiału będą, filmiki z różnych jazd, czy to tym, czy innymi modelami na FSong TV, bądź zaglądajcie na kanał Kierunio, tam również znajdziecie kupę ciekawych filmików RC i nie tylko. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, jak też na trasach RC świrowania. Trzymajcie się ciepło. FSong TV. Zapraszam również na naszą stronę fsong.pl. To na razie tyle. Żegnam Was. Trzymajcie się. Yeah.